Czuję się zaszczycony, bo to spotkanie dzisiejsze zaczyna nabierać swojego niebywałego charakteru. Tak liczny wernisaż jest rzeczywiście wyjątkowy. Dlatego głęboki ukłon Pani Aniu, Pani Anno. Ten wieczór jest wielki, a myślę, że on jest także dla Pani szczególny. Wernisaż to takie szczególne przeżycie, dzięki któremu twórca ma szansę komunikować z tym, który ogląda, który przeżywa to dzieło. I myślę, że tylko w tej relacji autor, twórca, artysta i ten, który pragnie przeżyć tą sztukę, ten, który pragnie komunikować z artystą, zrozumieć, co chciał przekazać. No tyle może na takiej ogólnej refleksji, która ma nam pokazać, że to spotkanie jest spotkaniem ważnym, bo ono komunikuje, ono rzuca sygnał bardzo istotny, a ten, który ten sygnał przekazuje, dzisiaj przeżywa szczególne emocje. Pani Anno, to jest naprawdę wielki dzień. Będę powtarzał kilkakrotnie jeszcze te słowa, ponieważ one mają swoje szczególne znaczenie. Ukrywała Pani swój temat. Mamy szansę chyba po raz pierwszy obejrzeć w takim wielkim, szerokim gronie i z taką wielką, reprezentatywną tutaj propozycją Pani twórczość. I patrząc na to historycznie, to pozwolę sobie zwrócić uwagę Państwu, że na początku na sztalugach stoją bodajże trzy obrazy bardzo wczesne Pani Anny, z końcówki lat 70. 79 chyba zauważyłem taki rok. I one są bardzo dobre. Pani Ania mówi, że ona wtedy była wiceą, czyli tuż. Są to obrazy, które oczywiście były Pani doświadczeniem pierwszym z malarstwem i potem poszło życie swoją drogą, w swoim kierunku. I my dzisiaj te efekty możemy przeżywać. Jest kilka prac naprawdę rewelacyjnych, które korespondują z tymi pierwszymi. Niech Pani koresponduje opis obrazy. Dziękuję. Pogratulujemy tej wspaniałej wystawy, rewelacyjnej, pięknej, naprawdę wspaniałej. Panie, to jest, nie ukrywam, bardzo ważny dzień i cieszę się, że ze mną tutaj jesteście. Dziękuję za miłe słowa, dziękuję za kwiaty. Tak jak tu Pan Dyrektor wspomniał, zaczęłam malować w liceum, czyli miałam tak 17 lat. Namówiła mnie do tego moja koleżanka. Właściwie nie musiałam jej za bardzo namawiać, bo chodziła do szkoły plastycznej i opowiadała, jak to robi, więc ja tak trochę pozazdrościłam, a ponieważ rysowałam od dziecka, gdzieś w jakichś zeszytach, jak na jakichś kartkach, zbierałam to wszystko, ale to nikt tego właściwie nie oglądał. Dopiero ta koleżanka pokazała, że i nauczycielka z liceum też zauważyła, to właśnie taka jedna praca, pani z maselniczką, zresztą fragment obrazu mówiła, czego to jest. I pani mi powiedziała wtedy, czybym je spróbowała namalować coś farbami olejnymi. I tak mi trochę tak zmodyfikowała i to zrobiłam. No wiadomo, potem życie niosło różne koleje. Ten potencjał jakiś, który siedział we mnie, nie miał okazji jakoś się wyeksponować. W niektórych momentach życia miałam może mniej czasu, ale teraz ostatnio pasja się u mnie wzbudziła chyba z podwójną siłą i od 2 lat to nie ma dnia, żebym nie siedziała przy sztalugach, co jest może nawet dla domowników uciążliwe, bo nie mam żadnej pracowni malarskiej, tylko robię to w dużym pokoju. I każdy jakoś może to...